Dzień dobry. Ciekawe, czy ktoś się mnie dzisiaj spodziewa. Prawie, że punktualnie o godzinie 9. Wczoraj nasza transmisja odbyła się prawie, że późnym wieczorem. Ale znowu jestem, słuchajcie, bo dzisiaj ostatni raz myślę sobie, przynajmniej ostatni raz w tym czasie, ale na pewno do Huggingsa jeszcze wrócimy z innymi książkami. Natomiast zachęcam Was do tego, żeby mieć na własność siłę czy moc. Ja od niej zaczęłam. Od niej zaczęłam i ona mnie po prostu zafascynowała, słuchajcie, pięknem tego świata. Dzisiaj o pięknie tego świata sobie powiemy, ponieważ jak w tytule zostało podane, wszechświat jest ludzką świadomością. Wszechświat jest ludzką świadomością. I Hawkins tak pięknie pisze, że trudno jest w to nam uwierzyć, ponieważ wymaga to wyjścia poza schemat myślowy, pomaga to wyjścia poza jakieś zmysły, że wymaga to wyjścia i chęci, jakby przyjęcia, że wszystko ma, że wszystko jest właściwie tajemnicą. Nawet takie cudne zdanie słyszałam, że życie nabiera sensu, gdy patrzysz na nie jak na tajemnicę. I słuchajcie, mówię to z wielką ekscytacją, ponieważ wiele pokoleń już ludzi, filozofów dążyło do odkrycia, o co kaman, i wszyscy umarli w niewiedzy, niektórzy do czegoś dochodzili, ale ciągle się okazuje, że ta wiedza, niektóre rzeczy są ciągle aktualne, może dlatego, że jeszcze nie odkryliśmy nic nowego, ale niektóre się okazywały na przestrzeni wieków, że to wcale nie było prawdą. I to jest piękne. Słuchajcie, jak pięknie można żyć, kiedy patrzymy na życie jak na tajemnicę, a nie jak na coś, co musimy kontrolować, wiedzieć, znać. Wiecie. Nie? I słuchajcie, ale Hawkins przepięknie pisze, że jesteśmy wolni i widzimy konsekwencje tej wolności. I dzisiaj sobie o tym powiemy, bo przez całą książkę David Hawkins mówi, że to, co jest w nas, odzwierciedla się na zewnątrz. Jest w nas nasz poziom świadomości, według którego postrzegamy rzeczywistość, według którego podejmujemy decyzje, według którego mamy relacje z innymi ludźmi, według którego swój potencjał. We wszystkich właściwie obszarach naszego życia gdzieś towarzyszy nam któryś z tych poziomów, który sprawia, że przez pryzmat jego właśnie funkcjonujemy. I słuchajcie, jeśli Hawkins powiedział, nie wiem, kto był ze mną na tej transmisji, gdzie padło, ile procent ludzi takie badania właśnie on przeprowadził, one wiadomo się zmieniają, zaraz też powiemy dlaczego i co na to wpływa, ale jeśli jest taki ogrom ludzi, 84% ludzi, którzy żyją i spędzają swoje życie na tych najniższych poziomach, nie dając sobie szansy na zobaczenie piękna ani swojego, ani innych, ani życia, ani świata. I jeśli tyle ludzi spędza swoje życie na tych najniższych warstwach, to czego my właściwie mamy oczekiwać? Czego my mamy oczekiwać, że na tej ziemi będzie lepiej, że będzie nam się lepiej ze sobą żyło, funkcjonowało, że nie będzie tylu konfliktów, że ludzie dadzą sobie wzajemne zrozumienie? Słuchajcie, czego my się mamy spodziewać, skoro aż 84% ludzkości patrzy na innych, na życie, na w ogóle na siebie przez pryzmat takich niskich emocji, przez pryzmat takich ograniczeń. I słuchajcie, ale jest nadzieja i Hawkins tak pięknie pisze o tym, że jest nadzieja, ponieważ pola morficzne się rozwijają. Przykłady, że jeśli, możemy sobie to tak zobrazować, że jeśli, nie wiem, jest jak ktoś na przykład pobił jakiś rekord, to ten ktoś toruje drogę innym, bo dzięki temu ich percepcja, postrzeganie i poziom świadomości wzrasta i wydaje im się już to osiągalne i wydaje się to możliwe. I słuchajcie, właśnie fajnie Hawkins pisze o tych polach morficznych, że one się rozszerzają i chociaż
mówi, że są, jest coś takiego jak samopowielające się poziomy świadomości, czyli jesteśmy ciągle w tym samym kołowrotku jakby, w tym samym schemacie, te same błędy popełniamy, co nasi rodzice, babki, prababki, wiecie, tak samo myślimy, te same ograniczenia przekazujemy naszym dzieciom, czyli samopowielające się poziomy świadomości, właściwie no, można by to tak w skrócie powiedzieć, że poziom świadomości jest trochę taki jakby dziedziczny, o ile ktoś nie zechce wyjść poza schemat. I wyjście poza schemat właśnie polega na tym, to jest, czytałam, to się bardzo, bardzo ucieszyłam. Nie wiem, czy jesteście, bo ja nie widzę komentarzy, przynajmniej na razie. Dajcie znać, że żyjecie, macie puls, jesteście i że cieszycie się na mój widok. To już ostatni raz w tym tygodniu. O Jezus. Słuchajcie, to jest dojść do takiego poziomu, żeby się śmiać z siebie. To jest naprawdę fajny stan. Więc jeśli wyskakuję Wam z lodówki, to nie musi tak być, nie? Bo każdy dzisiaj dokonuje wyboru. I o tym dokonywaniu wyboru również mówi właśnie Hawkins. Nie musimy oglądać tego, czego nie chcemy. Nie musimy przyjaźnić się z tymi, z którymi nie czujemy flow. Nie musimy robić tego, czego nie kochamy. Nie musimy, jeśli na przykład odziedziczyliśmy jakieś ograniczające przekonania, to nie musimy tego powielać. Nie musimy tego przekazywać dalej. Możemy, uwaga, zatrzymać się, dać innego wyboru. Nie, on tak pisze, że właśnie samopowielające się poziomy świadomości, że żyjemy według właśnie tendencji, ale mamy wybór i potencjał do tego, że wybierając, dokonując innego wyboru, mamy inną rzeczywistość. I słuchajcie, mówi o skoku, którego możemy dokonać przez po prostu dokonanie innego wyboru. Na przykład, nie wiem, ciągle Cię wkurza jakaś sytuacja, że ktoś Cię wykorzystał, tak? Już 10. raz w tym życiu Cię ktoś wykorzystał, nie wiem, finansowo na przykład, tak? Ja to akurat przerabiam. Któryś tam raz już ktoś mi tam nie chce oddać pieniędzy, które jest mi winien, nie? I co ja mogę w tej sytuacji zrobić? Ja mogę tak, albo pójść w jedną stronę, w sensie mówić sobie, co jest? Ciągle mnie ludzie wykorzystują, ciągle mnie nie oddają, ludzie są fałszywi, że ludzie... Bla, bla, bla. Mogę się dać wkręcić w tę stronę, a mogę, mogę dokonać w swojej głowie innego wyboru, że okej, okay, jest to dla mnie jakaś lekcja, jest, może ten ktoś nie ma akurat takiej możliwości, może nie ma środków, może ma trudną sytuację, może coś tam. Mogę dokonać w swojej głowie takiego wyboru i dokonanie innego wyboru niż może dokonywałam do tej pory, że na przykład oceniałam, czy się wkurzałam, dokonanie tego innego wyboru przerwie ten ciąg. Ale wymaga to ode mnie chęci dokonania innego wyboru, już świadomości, że ja już nie chcę się wkręcać w takie myślenie i tym razem wybieram inaczej, tak? Tłumaczę sobie to jakimiś argumentami, żeby się tam wesprzeć, pozytywnymi i po prostu dokonuję innego wyboru. I w tym momencie mogę przerwać ten ciąg i w tym momencie mogę dokonać skoku dla siebie. Słuchajcie, to jest piękne, że robimy to dla siebie, bo to my ostatecznie ponosimy konsekwencje naszego myślenia. Bo nasze myśli są energią, która... Mamy w swoim ciele, wiecie, czasami zatoksyczniamy ciało własnymi myślami negatywnymi, ale już o tym było wiele razy. Natomiast te myśli są naszym polem energii wokół nas i przyciągają sytuacje i okoliczności i ludzi o takiej samej energii. Więc jeśli chcemy czegoś wyższego, lepszego w swoim życiu, to należy dokonać lepszego, wyższego wyboru. I słuchajcie, Hawkins tak fajnie pisze o tym, że jeśli dokonasz bardziej takiego konstruktywnego wyboru, w sensie odpuścisz komuś, przebaczysz winy, nie będziesz go tam rozliczać, oceniać, to konsekwencja tego twojego dobrego wyboru jako manifestacja w twojej rzeczywistości na pewno się... Ponieważ jest to prawo, które rządzi tym światem, prawo, że co siejesz, to zbierasz, prawo, czym jesteś, to do ciebie przychodzi.
jest taki, nawet takie zdanie. Co mówisz, to przyciągasz. O, zaćmienie mam. Co, czym jesteś, to przyciągasz, o czym mówisz. Ojejku, nie pamiętam, już dawno tego jakoś nie pamiętałam, przypomniało mi się w tym momencie, ale jak sobie przypomnę, bo jak odpuszczę sobie, to mi się zaraz przypomni, to Wam powiem albo napiszę w komentarzu. I słuchajcie, co Wam chcę powiedzieć, że ten skok może się dokonać właśnie po dokonaniu w swojej głowie innego wyboru. Dlatego jesteśmy wolni w naszych decyzjach, wolni w swoich myślach. My nie jesteśmy zobligowani. Nasze myśli nie są jedyne i ostateczne. Nasze myśli wynikają może z naszego nawyku myślowego, z naszej percepcji rzeczywistości, z tego, że już nauczyliśmy się myśleć w ten sposób, ale możemy dokonać innego wyboru myśli i efekty tego innego wyboru pojawią się w naszej rzeczywistości. Jeśli nie od razu, to mogą nawet się pojawić, Hawkins pięknie pisze, że może Ci się, nie wiem, pęknąć koło jadąc autostradą i nagle po prostu otrzymasz pomoc, nawet nie wykonując jeszcze telefonu, nie? To jest tak, jakbyś była pod jakąś opieką dzięki temu, nie? I to jest właśnie piękne, on tak pisze, że rozwoju, czyli skoku możemy dokonać poprzez dokonanie innego wyboru, lepszego niż zwykle, wtedy zgodnie z zasadą, że otrzymujemy to, co dajemy. Nie, to są moje słowa, nie jego. Myślałam, że cytuję. Otrzymujemy coś innego. I nie jest powiedziane, kiedy to nastąpi, ale nastąpi na 100%. W odpowiednim dla Ciebie momencie, w odpowiednim czasie, w odpowiednich okolicznościach. To jest takie piękne. Więc słuchajcie, bo spotyka nas to, co odzwierciedlamy. Spotyka nas to, co odzwierciedlamy. I jeszcze do tego wrócę. Nie strasznie dużo gadam. Bardzo się cieszymy na Twój widok. A ja Was tak po prostu kocham, dziewczyny. Ojejku. Przed chwilą miałam spotkanie z moimi dziewczynami z zespołu, konsultantkami, malowałyśmy się trochę, pogaduchy żeśmy sobie robiły i też tak fajnie było. I w ogóle Wam chcę powiedzieć, że mam na sobie koszulkę, pokażę Wam może jakoś mocniej, o. Mam na sobie koszulkę, mam nadzieję, że pięknie się prezentuje. Koszulkę, którą dostałam od przyjaciółki mojej, od serca, Dagi. Daxley Art możecie sobie wygooglować na Facebooku czy na Instagramie, bo ma przepiękną duszę, pełną pasji, pełną wrażliwości, talent absolutnie niesamowity, artystyczny. Aktualnie przelewa swój talent, czyli wyraża się, czyli pozwala, żeby się poprzez nią dokonało to, co się ma dokonać, to, do czego została wybrana. Na koszulkach. Ja dostałam od niej taką koszulkę. To jest, popatrzcie, to jest ręcznie wszystko zrobione i jestem tym po prostu zachwycona. To jest taka sytuacja, która mnie rozwija, że ja w takich sytuacjach się rozpływam. W takich sytuacjach, kiedy my jesteśmy dla siebie dobrzy, mili, nie jesteśmy dla siebie, nie wiem, wilkami, nie budujemy konfliktów, różnic, opinii, zdań, tylko gdzieś szukamy, chcemy, mamy tę wolę w sobie poszukać wspólnej płaszczyzny, a czasami nawet się dzieje tak, że nawet nie musisz szukać, tylko po prostu z tym kimś ta wspólna płaszczyzna jest, ta nić porozumienia, chyba bratnimi duszami po prostu jesteśmy. Kiedyś oglądałam taki film na Netflixie, tak z serca Wam polecam ten film, Dobre miejsce. Ja po prostu, jak ja nie cierpię tasiemców, tak ten Dobre miejsce oglądam drugi raz, bo po prostu jest tam tak mnóstwo pięknych refleksji o naszym życiu, o nas samych, że niby z pozoru głupi, a bardzo, bardzo mądry jest ten film, tak przynajmniej na mój poziom świadomości mi się wydaje. I słuchajcie, Więc spotyka nas to, co odzwierciedlamy i nasza percepcja, bo i a co odzwierciedlamy? Odzwierciedlamy nasz
poziom percepcji. Możemy sobie nawet wyobrazić, bo Hawkins tak pięknie pisze, że świadomość oświetla obiekt. Możemy sobie nawet wyobrazić, że chciałam Wam dzisiaj pokazać, bo jeszcze nie jestem pewna, ale być może w przyszłym tygodniu będziemy o tej książce mówić. Melody Fletcher, świadome otrzymywanie. Ja już non-stop o tej książce pięknie pokazuje właśnie, jak ten nasz świat jest stworzony, dlaczego jest ludzką świadomością, że jest że po prostu jest holograficzny, że odbija się to, kim jesteśmy, jak myślimy, to, jakie mamy emocje, odbija się i po prostu do nas wraca. Ale piękne jest to, że jest nieograniczona ilość wariantów rzeczywistości, nieograniczona ilość możliwości wyborów i dlatego nasza wolność wyborów jest taka piękna, ale czy z niej korzystamy, albo czy korzystamy świadomie tego, biorąc pod uwagę 84% na takich poziomach świadomości, to można by powiedzieć, że nieświadomie, na własne życzenie tworzymy sobie piekło albo raj. Nie? Ponieważ, słuchajcie, ja muszę nawiązać do Pisma Świętego, ja po prostu nie wiem, chyba tak mi się samo podsuwa, że jest takie zdanie, w którym Jezus mówi, to nie wyście mnie wybrali, nie to. Wy jesteście z niskości, a ja z wysokości. Wy jesteście z niskości, a ja z wysokości. Ale nie w sensie takim, że wy jesteście z niskości i macie tam pozostać. Wy jesteście z niskości, ale macie wolną wolę. Możecie, dostajecie wskazówki, żeby wyjść do wysokości. Mówi, popatrzcie, mówi, że królestwo, że szukajcie, cierpcie, im więcej będziecie cierpieć i się samo udręczać, mieć kompleksów i skupiać się na wadach i im bardziej będziecie się obwiniać, oceniać do wspólnego błotka, to tym bardziej będzie wasza nagroda w niebie. Nie! Mnie to już śmieszy. Ja po prostu... Może mój śmiech jest taką reakcją na... jest takim odreagowywaniem chyba takiego uświadomienia sobie, w ile bzdetów wierzymy, nie? W ile po prostu jakichś takich nieprawd uwierzyliśmy. W ogóle nie mamy pojęcia. Nie mamy zielonego pojęcia, ile mamy mocy w sobie, ile mamy cudnych wskazówek. Wy jesteście z niskości, a ja z wysokości. Nie zostańcie na niskości. Idźcie za wskazówkami. Miejcie jasne myśli, czyńcie dobro, bądźcie dla siebie dobrzy i mili, wybaczajcie sobie i naturalnie wstąpicie w wysokość. W jaką wysokość? Wstąpicie w stan wysokości, czyli na wyższe poziomy świadomości, gdzie jest więcej dobra, miłości, pokoju, radości i po prostu są, nie wiem, lepsze wibracje, że tak powiem, ale to w ogóle przesadziłam, wiem o tym. W każdym razie mówi, szukajcie Królestwa Bożego, tak? Mówi, szukajcie Królestwa Bożego, a Królestwo Boże nie jest ani tu, ani tam, ono jest w was. Dokładnie tak mówi. Dokładnie tak mówi. Szukajcie Królestwa Bożego, czyli nie łez padołu. Nie szukajcie łez padołu, wejdźcie w niego i wtedy będziecie szlachetni, nie? I wtedy pójdziecie do raju. Nie! Mówi, szukajcie Królestwa Bożego, czyli szukajcie dobra, szukajcie wyższych stanów, szukajcie, wychodźcie na wyższy poziom w swoim życiu, na bardziej duchowy. Szukajcie tego, co jest radosne, dobre, miłe, i tym, bo tym będziecie emanować. Bo wtedy tym będziecie emanować i Królestwo Boże będzie w was. Zobaczcie, czy to nie jest przepiękne, że to Królestwo Boże to może jest ten stan, który my, dokonując wyborów każdego dnia, jak myślimy, co robimy, czy, nie wiem, rozliczamy grzeszników, oceniamy, czy im odpuszczamy, czy im czy zawierzamy, nie wiem. Wiecie, to i możemy albo to królestwo sobie odkryć, albo nie, albo w upadek, albo nie wiem, no w samoudręczenie, które jest upadkiem, nie? Wystarczy, po prostu po owocach wystarczy poznać. Po owocach ich poznacie, popatrzcie, po owocach wystarczy poznać. Jakie owoce przynosisz
jakie owoce są w Twoim życiu wskutek tego, jak myślisz, jakie są tego rezultaty. Czy jesteś coraz, czy możesz powiedzieć, że jesteś coraz bardziej szczęśliwa i nie uzależniasz tego szczęścia ani od, nie wiem, od sukcesu, ani od komplementu, ani od, nie wiem, jakiejś sytuacji? Czy możesz tak powiedzieć? To jest piękne, bo to jest dojście do takiego poziomu, że jestem szczęśliwa, ale nie wiem dlaczego. Nie jest ważne dlaczego, jakby nie uzależniam tego od czegoś konkretnego. To jest mój stan, który mam wewnątrz. Ten stan się nie ma szansy pojawić, jeśli my jesteśmy na tych niskich poziomach. Strachu, żalu, pożądania, złości, ble, ble, ble. Mam nadzieję, że znacie, bo to już tyle razy. Nie mamy wtedy szans nawet na doświadczenie tego, tak? Wtedy na tych poziomach uzależniamy swoje szczęście. I tak, wstajemy rano i myślimy sobie, aha, pada dzisiaj, o, to jestem nieszczęśliwa, nie? A za chwilę, o, Dagi, właśnie przed chwilą o Tobie mówiłam, jest ta Dagi, słuchajcie, jest, to jest ta Dagi. Przed chwilą o Tobie mówiłam, mam Twoją koszulkę przepiękną, ruszyłam, że po prostu poczułam aż w sobie właśnie to królestwo. To Królestwo Boże, bo On chce dla nas takich właśnie emocji. On tworząc nas wszystkich razem, w połączeniu, żebyśmy słuchajcie, byli dla siebie właśnie, nie wiem, pobudzeniem, radością, ale nie od tego uzależniamy swoje samopoczucie, ale możemy nawzajem być dla siebie, nie wiem, właśnie bratnimi duszami, możemy nawzajem się po prostu wzruszać swoim pięknem nawzajem, nie? Jak my z Dagi to robimy. Więc słuchajcie, cały ambaras polega na tym, jak pisze Hawkins i ja w to mocno wierzę, żeby, jak on to przepięknie określa, zamienić konia z wozem. Co znaczy zamienić konia z wozem? Jeśli dzisiaj czujemy w swoim życiu zniechęcenie, nie wiem, ale jakieś tam, no czujemy, że jesteśmy, ta nasza świadomość nie jest, nie wiem, jakaś uduchowiona, tylko są to jednak niskie wibracje skoncentrowane na bólu, żalu i z tym kojarzy nam się nasze życie. Ta nasza percepcja właśnie, a percepcja stwarza nasz świat, więc to, jak postrzegamy nasze życie, to takie ono jest. To, jak postrzegamy, takie ono jest. I zamienić konia z wozem, Hawkins mówi, że zmień sposób patrzenia na rzeczy, a Twoje rzeczy zaczną się a rzeczy zaczną się zmieniać. Tak, i pisze, dziękuję, że jesteś. A, ja Cię po prostu kocham. Dziewczyny, wszystkie nas uwielbiam i nie tylko dziewczyny, bo też Pan Jacek nam tu często towarzyszy. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkich, którzy oglądają również powtórki. Słuchajcie, jeśli by Was nie było, to nie byłoby tej relacji, tak? Byłby tylko może mój monolog. I słuchajcie, zamienić konia z wozem. Jeśli patrzysz dzisiaj na siebie, albo na, nie wiem, swoje życie, swój potencjał, nie wiem, swojego męża, nie wiem, cokolwiek, ktokolwiek, jakikolwiek obiekt, to słuchajcie, to spróbuj zamienić te emocje, bo mamy taką moc w sobie. Mamy taką moc w sobie podmienić myśli. Ja Was serdecznie zapraszam na takie sesje. Właśnie uruchomiłam, bo pomyślałam sobie, że kurczę, tyle jest ludzi, którzy są... Te okoliczności mają na ludzi tak duży wpływ, że po prostu jak widzę przerażenie w ludzkich oczach, to myślę, jak mogę im pomóc. Bo wiecie... Może wirus wcale nie powinien mieć nazwy COVID, a powinien mieć nazwę strach, bo to może on największe spustoszenie w nas zrobić. Bo jeśli my już tyle miesięcy jesteśmy w takich emocjach, to permanentne przebywanie w takich emocjach doprowadza do coraz większej niemocy i ten strach się potęguje, bo to jest jak przez szkło powiększające. To, na czym skupiasz uwagę, rośnie. Jeśli skupiam uwagę na strachu, to strach rośnie. I właśnie zapraszam Was, jeśli czujecie taką potrzebę porozmawiać, no, na taką sesję pokazującą, jak można podmienić swoje myśli. Można to zrobić, możemy tego się nauczyć, bo my to już umiemy, tylko mamy tę wiedzę nieuświadomioną. Nie mamy świadomości, na czym polega wolność naszego wyboru.
na czym polega? My myślimy często, że te myśli, które dzisiaj mamy i te emocje, które dzisiaj mamy, tak ma być, bo tak mamy, tak? Bo nie ma, możemy, myślimy, że nic z tym nie możemy zrobić. My możemy to podmienić. I jeśli dzisiaj podmienimy... O, jest pan Jacek. Alinka, jest jak fajnie, że jesteście. I słuchajcie, jak to zrobić? Właśnie bo są takie ćwiczenia, można to w kilka minut zrobić. Więc zapraszam was do kontaktu, jeśli czujecie potrzebę. Więc słuchajcie, percepcja stwarza świat. To, jak widzimy rzeczy, to takimi one są. To, jak widzimy rzeczy, takimi one są. I jeśli chcesz zmienić rzeczy, zmień swoją percepcję, zmień swoje postrzeganie tej rzeczy. Jeśli ciągle mówisz, jestem beznadziejna, to nawet jeśli nie jesteś beznadziejna, bo na pewno nie jesteś, to dla więcej taki komunikat wnosisz do ludzi w twoim otoczeniu. I oni nawet niechcący zaczną cię tak postrzegać, bo ty ciągle to powtarzasz, więc oni w końcu podświadomie nawet będą myśleć, no może faktycznie, no ma coś, no. I tak powoli zaczną ciebie tak postrzegać, jako beznadziejną. Więc nie mów, jeśli mówisz, że jesteś gruba, słuchajcie, najlepszy sposób według Hawkinsa na schudnięcie. Ja to stosuję. Jeśli jestem, nie wiem, mam wystający brzuch, to nie mówię sobie ciągle, mam wystający brzuch, ale jak mogłam tak się dopuścić i rozliczam się, tak jakbym spadała coraz to głębiej w tych wszystkich stanach i emocjach. Do piwnicy, nie? Do piwnicy. I słuchajcie, nie... Chodzi o to, żeby to przestać mówić, tylko patrzeć na siebie w lustro i widzieć płaski brzuch. I mówię sobie, widzę, to jest, pan Jacek nas też kocha. I słuchajcie, to jest zamienienie konia z wozem. To jest zamienienie konia z wozem. Jeśli chcesz mieć pozytywne emocje, a emocje są efektem myśli, to słuchajcie, to wywołaj w sobie pozytywne emocje, ale pozytywne emocje w nie, słuchajcie, muszę to wam powiedzieć. To jest taka cudna wiedza, że właściwie wcale nie ma przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Hawkins o tym mówisz, to jest nieliniowe postrzeganie świata. I jeśli my możemy przypomnieć sobie przeszłość, tak? Bo mamy taką moc, pamiętamy, co było w przeszłości, nie zawsze. Czasami jak nam się film urwie, to nie. Ale generalnie możemy sobie przypomnieć, co było, nie? I ta nowa wiedza, to zamienienie konia z wozem, polega na tym, że możesz, tak jak sobie możesz przypomnieć przeszłość, tak samo możesz przypomnieć sobie przyszłość. Dobra, wiem, jak to brzmi, ale spróbujcie dać chociaż trochę temu wiary. W sensie takim, że popatrzcie, możemy sobie, po co mamy wyobraźnię? Popatrzcie, my w ogóle często z niej nie korzystamy, a jakim... Czegoś chcesz, to sobie to po prostu wyobraź. Jeśli chcesz mieć płaski brzuch, wyobraź sobie, że masz płaski brzuch. Patrz na siebie w lustro i widz, język polski jest kochany, i ujrzyj płaski brzuch. Wywołaj, jak Dagi przepięknie napisała, wywołaj w sobie wzniosłe emocje. Wywołaj w sobie to, jak chcesz się czuć. I będziesz się tak czuć naprawdę. Najpierw sobie to wywołaj. Możesz to zrobić za pomocą wyobraźni. To jest to przypominanie sobie przyszłości. Możesz wywołać w sobie obraz z przyszłości i ten obraz przywoływać. I wtedy za każdym razem, kiedy go przywołasz, wstąpi w ciebie to uczucie, które temu towarzyszy. To jest zamienienie konia z wozem. Bo co, o co tu chodzi? Słuchajcie, o to chodzi, że co mówi Melody Fletcher, dla mnie to jest, oh Boże, po prostu ta książka to była dla mnie, ja jak wariatka wszystkim moim dziewczynom zespołu kazałam kupić, że lektura obowiązkowa i w ogóle, bo dla mnie było to takie uświadomienie. Dagi pisze, tak wszystko jest tu i teraz, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, dziękuję, że mnie poparłaś, Dagi, bo wiesz, czasami jak ktoś, dla kogoś takie coś jest, nie wiem, to może pomyśleć, że mi odbiło, nie? Ale słuchajcie, co pisze Melody Fletcher, że patrząc w lustro, widzisz, co się w nim odbija. Patrząc w lustro, widzisz, co się w nim odbija.
i możesz dokonać zmian, które następnie pojawią się w odbiciu. Patrząc w lustro, widzisz, co się w nim odbija i możesz dokonać zmian, które pojawią się w odbiciu. Zmiany odbicia nie dokonasz lustra, wymianę lustra, nie wiem, cokolwiek. Zmiany nie dokonasz poprzez zbijanie, wymianę lustra. Zmiany dokonasz poprzez to, poprzez zmienienie tego, co jest odbijane. Hawkins o tym mówi swoimi książkach, że one są o wielu tych samych rzeczach, tylko nazwane inaczej. Jak je czytam, to tak jakby mi się puzzle po prostu składały. Hawkins mówi, że percepcja, czyli twoje postrzeganie, jest jak kino. Jest jak kino. Wyobraźmy sobie, nasze postrzeganie rzeczywistości, czy nas, naszego potencjału, naszego partnera, naszych dzieci, jest jak kino, gdzie projektorem jest świadomość. Projektorem jest świadomość, czyli projektor generuje to, co jest wyświetlane. I jeśli chcemy zmienić to, co jest wyświetlane, to trzeba zmienić projektor. Słuchajcie, wszystko dzieje się na poziomie filmu. A, on to tak fajnie pisze. Percepcja jest jak kino, projektorem jest świadomość. Wszystko dzieje się na poziomie filmu, a nie wyświetlania. Jeśli chcesz zmienić to, co jest wyświetlane, jeśli chcesz zmienić film, to zmień to, co... to zmień projektor. Zmień swoją świadomość. Zmień swoje postrzeganie. Czyli znowu powiem, jeśli chcesz zmienić rzeczy, zmień sposób patrzenia na te rzeczy. Jeśli zmienisz sposób patrzenia na siebie i nie będziesz już sobie mówić, że jestem gruba, brzydka i do niczego się nie nadaję, tylko będziesz sobie zmienisz sposób, będziesz mówić na przykład, ale na przykład udało mi się, zrobiłam to i to mi dobrze wyszło, w tym i tym jestem dobra. Tak jakbyś wchodziła po schodach świadomości, że zmienia, tak jakbyś zaczynała patrzeć na siebie z coraz to wyższych szczebli drabiny. Widzisz coraz więcej, ten obraz jest jakiś pierwszy, zmienia się perspektywa i dostrzegasz siebie zupełnie inaczej. Więc to jest piękne. Jakie to jest piękne? Mamy moc zmiany postrzegania. I świadomość oświetla obiekt, mówi Hawkins. Melody Fletcher, nawiązuję do niej trochę, bo sobie pomyślałam, że może ona będzie kolejną, ale jeszcze nic nie chcę obiecywać, bo mam też mnóstwo innych zajęć, którymi powinnam się zająć. A co zrobię? Jak się kocha po prostu coś, to się traci przy tym poczucie czasu i dlatego potem nas to tak pochłania, ale w radości. Więc słuchajcie, jeśli świadomość oświetla obiekt, było powiedziane, i Melody Fletcher właśnie porównuje, tak mówi, że wyobraź sobie, że życie to jest taka gra komputerowa. Nie? Łatwo nam to przyjdzie sobie teraz wyobrazić, łatwiej na pewno. To jest taka gra komputerowa, gdzie jak najeżdżasz na coś, na jakąś, na, nie wiem, na postać, to ona po prostu ci się, nie wiem, działa, coś robi, tak? Jakby ją aktywujesz. I możemy sobie wyobrazić, że nasza świadomość robi to samo. Świetla obiekt, że słuchajcie, jakby dokonujemy wyboru, na czym się też koncentrujemy w naszym życiu. To, na czym się koncentrujemy, tego po prostu staje się więcej, ponieważ nasza uwaga się na tym zatrzymuje i to w naszym życiu rośnie. Patrzcie, jak my się koncentrujemy, jak ja potrafiłam, nieraz to mówię, się koncentrować całe swoje dzieciństwo, mogłabym nawet powiedzieć, że zostało mi odebrane przez to, że się koncentrowałam na moich odstających uszach. Ja nie widziałam nic, żadnego dobra w swoim życiu, nie widziałam nic innego. Ja byłam tym owładnięta. Miałam obsesję. Chodziłam w opaskach uciskowych, po których miałam rany.
krew mi leciała, wszystko mnie bolało, ale po prostu to był dla mnie taki temat najważniejszy na świecie. Ja byłam w stanie się, nie wiem, poświęcić, wszystko zrobić. Miałam ochotę uciąć te uszy nożem. Naprawdę! Potrafimy doprowadzić się do takiego stanu, jeśli na czymś tak mocno się koncentrujemy. I wybór. Wtedy nie byłam świadoma, że mam wybór, na czym się koncentruję. Nie widziałam nic w sobie dobrego, bo koncentrowałam się na tym, co było we mnie złe, według mnie wtedy. Dzisiaj mogę dziękować, bo to stworzyło moją historię i mogę Wam o tym mówić. I to jest też fajne, to jest też nadzieja dla innych. Ale słuchajcie, ale to, na czym się mamy możliwość dokonania wyboru, na czym się koncentrujemy, i to wtedy jakby oświetlamy, jest bardziej widoczne i tak jak ten awatar w grze komputerowej zaczyna być aktywne, bo jeśli dopóki nie najedziesz na te postaci tam w tej grze komputerowej, to one po prostu są bierne, tak? Stoją, czekają. Przecież tak samo jest z naszą uwagą. I powiedzcie coś, bo muszę złapać oddech. Słuchajcie, no kończąc może, bo i tak znowu, jak za każdym razem powiem, że temat jest niewyczerpany. Alinka. Słuchajcie, razem żeśmy studiowały z Alinką. To jest, nie jest w ogóle... I spotkałyśmy się po latach na konferencji dla kobiet w zeszłym roku. Alinka do mnie podeszła, bo ja tam miałam jakąś tam udział na scenie, coś tam mówiłam i podeszła do mnie i mówi... Że rozpoznała mnie po tylu latach, że razem studiowałyśmy. I co jest najpiękniejsze, to jest takie niesamowite, i Alinka, powiedziałaś, że bardzo często o mnie myślałaś przez te wszystkie lata, ale nie mogłaś mnie odszukać. Nie wiedziałaś, jak mnie odszukać, nie? Bo wtedy jeszcze Facebooka nie było, dziewczyny, więc nie mamy grup swoich i tak dalej, nie? Tak jak dzisiaj. I jakie to jest, widzisz, może to jest to, że myśląc o mnie od czasu do czasu, przez te wszystkie lata, jakby aktywowałaś mnie w swoim życiu, że się spotkałyśmy. Jakie to jest niesamowite, mnie to fascynuje. Wybaczcie, że tak się cały czas poprawiam, ale mam coś ostatnio z włosami i już próbuję jakieś porady znaleźć, że są po prostu lepiące i nie wiem, o co chodzi, coś się w nich uwalnia czy coś. Codziennie je myję i codziennie są mimo to lepiące. I nie wiem, już próbowałam jakiś porad specjalistyczny, ale... Na razie trudno odkryć. Niesamowita historia. No naprawdę, aktywowałaś mnie. Jestem Twoim awatarem. No, słuchajcie, i to jest takie cudne. Jak często tak mamy, że nie myślimy o kimś i nagle ta osoba dzwoni, nie? Albo, no nie wiem, nie mieliśmy z kimś kontaktu przez wiele lat, ale pomyśleliśmy, coś nam się przypomniało wspólnego i tak dalej, i nagle się okazuje, że nie wiem, pojawiła nam się na Facebooku, nie? To jest właśnie świadomość oświetla obiekt. Świadomość oświetla obiekt. Jakie to trzy słowa. Wywołała mnie myślami, dosłownie, Dagi. Więc słuchajcie, więc tak, kończąc, bo możemy, wiecie, ja tak mogę i mogę. Aha, nie przeczytałam dzisiejszego fragmentu. Czemu nic nie mówicie? Szybciutko przeczytam fragment i będziemy kończyć. Siła czy moc? David Hawkins oczywiście. To, jak reagujemy, zależy też od świata, na który reagujemy. Kim się stajemy, jak to, co widzimy, zależy od świata, na który reagujemy, czyli od tego, jak my go widzimy właściwie, można by powiedzieć. Kim się stajemy, jak to, co widzimy, to kwestie determinowane przez percepcję, która, krótko mówiąc, stwarza świat. Warto zauważyć, że im niżej na skali świadomości znajduje się człowiek, tym trudniej jest mu utrzymać kontakt wzrokowy. Popatrzcie. O, wszyscy tego doświadczamy, nie? Że czasami z kimś nie mamy kontaktu wzrokowego, że ktoś unika, nie wiem, patrzy w sufit, unika w ogóle, nie? Na samym dole skali całkowicie unika się patrzenia w oczy.
I odwrotnie, gdy zamierzamy, pamiętacie to powiedzenie, że oczy są zwierciadłem duszy? Jeśli ktoś ma w duszy ciągle to wszystko, całe te, wiecie, bezsens, beznadzieje, poczucie żalu, strachu, beznadziejności, to widać w oczach, nie? Po prostu... Ach, dobra. Na samym dole skali całkowicie unika się patrzenia w oczy i odwrotnie, gdy zmierzamy do górnych zakresów skali, gdy zmierzamy do górnych zakresów skali, charakterystyczna staje się zdolność do utrzymywania kontaktu wzrokowego przez dłuższy czas, a na najwyższych zakresach znamienne jest niemal bezkresne spojrzenie o wielkiej głębi. Może do tego dojdziemy, do bezkresnego spojrzenia o wielkiej głębi. Wszyscy znamy asekuracyjne spojrzenie winy, błysk wrogości oraz nieporuszone, otwarte oczy niewinności. Moc i spostrzeganie idą w ramię w ramię. Jak zatem funkcjonuje percepcja? Jakie są jej mechanizmy? To, że postrzeganie jest subiektywnie wyjątkowe, jest potwierdzane przez powszechną obserwację. Wszyscy słyszeliśmy o próbnych rozprawach sądowych w amerykańskich szkołach prawniczych, podczas których różni świadkowie relacjonują rozbieżne wersje dotyczące tego samego zajścia. Mechanizm percepcji jest jak kino, właśnie. Mechanizm percepcji jest jak kino, w którym projektorem formy widoczne na filmowej kliszy to atraktorowe wzorce energii, a film na ekranie to świat, który postrzegamy i nazywamy rzeczywistością. Boże. Przeczytam ostatnie zdanie, bo nie mogę. Mechanizm percepcji jest jak kino, w którym projektorem jest sama świadomość. Formy widoczne na filmowej kliszy to atraktorowe wzorce energii, a film na ekranie to świat, który postrzegamy i nazywamy rzeczywistością. Jeśli chcemy zmienić film, czyli naszą rzeczywistość, to trzeba zmienić świadomość. Piękne? Piękne jest to i na pewno to dodaje nam otuchy, że możemy to zrobić. Mimo tego, że są samopowielające się poziomy świadomości, czyli ludzie w tendencji jesteśmy myślenia w podobny sposób, i jeśli 85% ludzi myśli w sposób niski, mało optymistyczny, bez jakiegoś poczucia sensu i wartości, tylko się skupia na żalu, strachu i dalej, to jakby samopowielające się poziomy, czyli generują podobne. I powiela się ich sposób myślenia, ponieważ są w środowisku, w którym może też zarażają tym sposobem myślenia, ponieważ przekazują to dziedzicznie dzieciom i tak dalej. Jest taka książka nawet chyba, Bogaty ojciec, biedny syn, i chyba jest Kiyosakiego, i chyba jest o tym, że mentalność jest dziedziczna, nie? Że mentalność jest dziedziczna, więc... Słuchajcie, żeby to przerwać, możemy dokonać skoków świadomości, możemy chcieć tego zmienić, dokonać innego wyboru, czytać te książki, wdrażać to w życie, obserwować, jak to funkcjonuje, zarażać tym innych, mówić o tym. Słuchajcie, możemy, im wielka jest na to szansa, żeby jednak to dobro, bo dobro zawsze zwycięża i ono się ostatecznie przebije, ale my możemy się przyczynić do tego, żeby to się stało szybciej, na większą skalę, żeby więcej ludzi na tym skorzystało, zdążyło skorzystać przed śmiercią, ponieważ i Hawkins mówi, że piękne jest w tym wszystkim to, że pola morficzne, czyli jakiś taki nowy paradygmat, jakby, że pole morficzne wśród ludzi się rozszerza, coraz więcej ludzi, nie wiem, czyta, szkoli się, rozwija, nie wiem, sięga po jakieś tam zrozumienie siebie, po miłość do siebie, zaczyna siebie budować, że tak powiem, przez to innym jest już łatwiej. I innym jest już łatwiej i przez to coraz więcej ludzi ma na to szansę. To jest tak jakby nowy paradygmat powstał, inny sposób myślenia.
się rozprzestrzenia. My możemy to zaobserwować, już teraz coraz więcej ludzi mówi o takich rzeczach, coraz więcej ludzi, nie wiem, czyta, coraz więcej ludzi ogląda na YouTubie właśnie takie filmy, a nie jakieś żuli się, na przykład nie krytykuje, ale po prostu, ale tak jest, coraz więcej się stajemy, bardziej się stajemy właśnie tacy trochę przebudzeni jakby, tak, przebudzoną świadomość mamy. I ponieważ każda osoba myśli, że tylko jej doświadczenie jest trafne, a my już dzisiaj o tym wiemy, to naszym obowiązkiem, ponieważ obowiązek zawsze leży po stronie uświadomionej osoby, uświadomionego, to naszym obowiązkiem teraz, słuchajcie, do tego wszystkich nas wzywam, jest wybaczać i rozumieć sposób myślenia innych osób. Nie oceniać ich, że myślą inaczej, ale starać się zrozumieć, że oni po prostu myślą w ten sposób, bo tak postrzegają. Ich percepcja jest właśnie taka. I nikogo nie można na siłę, tak jak widzicie, wy tutaj jesteście, ja was nie zniewoliłam, nie na siłę was tu nie trzymam, nie obiecałam nagrody za to, kto wytrwa do końca. Sami chcecie, ponieważ może się zainspirowaliście czy Hawkinsem, czy książką Hawkinsa, tą wiedzą, czy nie wiem, no, co na to jeszcze mogło mieć wpływ, ale piękne jest to, że nie jesteśmy, nikt nie jest niewolnikiem tej wiedzy, tylko w wolności po prostu po nią chce sięgać. To jest piękne, bo właśnie dokonaliśmy skoku w swojej świadomości. Wybraliśmy inaczej. Jakie to jest piękne. Więc to, co widzisz, zależy od pozycji, w której siedzisz. Każdy punkt widzenia odzwierciedla pozycję, tu cytuję Hawkinsa, każdy punkt widzenia odzwierciedla pozycję określaną przez poziom świadomości patrzącego. Każdy punkt widzenia, nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze tylko na koniec powiem, nie wiem, czy pamiętacie taki fragment o żebraku. Kiedyś był taki fragment, nie w ciągu tych ostatnich 2 tygodni, ale wcześniej na YouTube. Taki fragment, kto ma książkę, to tylko powiem na której stronie. Chyba sobie źle zapisałam. Nie. Już. O żebraku na rogu ulicy. O żebraku na rogu ulicy. Że taki fajny przykład Hawkins podaje, że nie będę teraz może czytać, już był czytany, już na pewno jest, chyba dzisiaj będzie na stronie jako podcast wrzucony, na dorotaozo.pl, że różne osoby o różnych poziomach świadomości, percepcji, rzeczywistości reagują inaczej na tę samą sytuację, na tego żebraka na rogu ulicy. I to jest na końcu cudne, że gdybyśmy podeszli do żebraka, jego reakcja, jego również reakcja, czyli my reagujemy na niego, ale on również reaguje na nas. Jego reakcja na różne poziomy świadomości zmieniałaby się zgodnie z nimi. Rozumiecie? No po prostu, gdybyśmy podeszli do żebraka, jego reakcja na różne poziomy świadomości z nimi. Z poziomami świadomości. Jego reakcja zmieniałaby się zgodnie z naszymi poziomami świadomości. Po prostu. Im bardziej w las, tym więcej drzew. Chyba tego doświadczamy, ale nie chodzi o to, żebyśmy się siłowali, starali wszystko zrozumieć, bo nie staraj się zrozumieć wszystkiego, bo wszystko stanie się niezrozumiałe. I piękno tego wszystkiego na tym polega, że my możemy to zgłębiać z radością, ale nie z presją dowiedzenia się, jak jest naprawdę ostatecznie, bo jest to na pewno przed nami ukryte. I nie przez przypadek, tylko celowo, ponieważ życie jest piękniejsze, kiedy patrzymy na nie jak na tajemnicę. Ale mi się pięknie skończyło. 2 dni odpoczynku. Jeśli ktoś ma niedosyt, to zapraszam albo na YouTube, albo tutaj na Facebooku są te wszystkie te filmiki. Podcasty krótsze dużo są na stronie www.dorotaozo.pl, a książki Hawkinsa na stronie wydawnictwa Virgo. No, więc wybieramy moc. Jeśli ktoś chce coś dodać, to zapraszam, dajcie znać, czy was to ujęło, co wam to daje, jakie macie przemyślenia, może o coś chcecie dopytać.
coś podwaliłam. W międzyczasie podzielę się z Wami piórkiem, które dzisiaj stanęło na mojej drodze. Niektórzy mówią, że za każdym razem, jak zobaczysz piórko, znaczy, że anioł się chce z Tobą skontaktować. Ale jak to jest, to się dowiemy dopiero po śmierci i to jest fascynujące. Mnie to ekscytuje, ja nie mogę się doczekać. Okej. Okay. No to dobrego dnia. Jeśli uważacie, że jest to wartościowe, udostępnijcie. Miłości. Wszystkiego dobrego.